Poukładany! Poukładana! Hotel butikowy! Zaczynamy! Dum 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 dum. Jest to zestaw o indeksie 10297 zabierający 3066 części. Niestety 18 plus Milszu nie może ze mną składać. Okej, Misia też będzie ze mną składać poprawka. Składam. Hotel butikowy jest zestawem jubileuszowym na 15-lecie tych pięknych konstrukcji modularowych. Nie wiem, który to jest modular z części, nasz to jest czwarty. Co powiemy jeszcze o secie? Na odwrocie mamy pełno obrazków, co znajdziemy w środku, ale nie będziemy się na tym skupiać. Po prostu wolimy go złożyć i opowiedzieć Wam na żywo, co znajdziecie w środku. Jedna plomba, druga plomba, trzecia plomba. Spodziewałem się jeszcze kolejnego kartoniku, w środku takowego nie znajdziemy. Baseplate, pełno woreczków, instrukcja, zapakowana woreczek. Jeden mały woreczek, dużo dużych woreczków. Nasi widzowie, my potrzebujemy dosłownie ile minutka? Dwie minutki? Trzy, pięć, dziesięć, pół godziny? Tak, pół godziny. Może trochę dłużej, ale niedługo wracamy i opowiadamy właśnie o tym zestawie. Halo, halo, gdzie jesteście? Uff, już myślałem, że nam widownia uciekła. Mamy złożony nasz cały modular, którym jest hotel butikowy. To poobracajmy i pokażmy, jak wygląda cały modular. Nie jest do końca takim modularem, jaki znamy inne budowle. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę surowa jest tylko jedna ściana, a tutaj resztę trzy ścian, czyli pierwsza fasada, druga fasada i trzecia fasada, ta już jest taka 50-50, ale wszystkie są ozdobne, więc tak naprawdę świetne zakończenie naszego miasta z budowli modularowych. Na co także warto zwrócić uwagę, to na kształt. Kształt tego budynku nie jest czysto prostokątny. Nie dość, że mamy to półokrągłe z wejście do naszego hotelu butikowego i ciąg dalszej ekspozycji tutaj w górę, ale także ta fasada, gdzie tutaj mamy tą galerię sztuki na dole, jest w skosie, więc tutaj naprawdę użyte fajne techniki budowy właśnie, żeby uzyskać ten kształt budynku. Co jest na górze, kochanie? Świetlik! Jest świetlik. Nie jest to wyjście na dach, tak jak w przypadku innych modularów. Jest to tylko okienko, żeby doświetlić nasz apartament VIP-owski, do którego przejdziemy za chwilę. Warto jeszcze tutaj zwrócić uwagę na to wykończenie iglicy. Wygląda fajnie, charakterystycznie dla tego budynku, tak? Bo mamy te zaokrąglenia tutaj fasady właśnie z tego apartamentu VIP-owskiego i na końcu mamy zwieńczenie naszego budynku taką świetną konstrukcją. Otwieramy dach, musimy wyciągnąć ten klocek, który właśnie mała poukładana tutaj zepsuła i pokazujemy pierwszy z apartamentów. Co mamy wpierw? Czekoladkę na łyżeczku. Pierwszym z apartamentów jest loża VIP-owska. Czyli największy z apartamentów, w którym jest napchane maksymalnie maksymalna ilość sprzętów. Warto dodać, że jest tutaj osobna łazienka z fajną wanną stworzoną konstrukcyjnie. I co mamy? I z różowymi płynami. Różowe płyny do kąpieli. No, to jest bardzo ważne. Mamy fajną płytkę 2x3 z nadrukowanym lustrem, więc nie mamy tutaj żadnych naklejek. Mamy szafę, mamy fajnie konstrukcyjnie stworzony fotel, łóżko z czekoladką, tak jak wcześniej mała poukładana stwierdziła. Jest telewizor, jest lampa, jest stoliczki są stoliczki nocne i wyjście właśnie na ten taras widokowy w tej części półokrągłej. Więc największy VIP-owski apartament wygląda zjawiskowo bardzo fajnie. No jest na najwyższym piętrze, jak powinno być. Środkiem tutaj w narożniku idzie klatka schodowa, którędy się wchodzi tutaj do apartamentu. Myślę, że nic więcej na temat tego piętra nie dodamy. Piętro niżej mamy dwa pokoje. Mamy biznes klasę, gdzie pan biznesmen z swoją walizką musi mieć takie atrybuty jak maszyna do pisania, biurko z lampką,
tak, żeby... No i fotel do kręcenia. I fotel do kręcenia. W tym pomieszczeniu bardzo fajnym detalem jest to, że w szafie nawet został umieszczony... Drążek. Drążek na ciuchy, tak? Taki fajny, mały szczegół przy budowaniu pokazuje to, że projektanci chcieli zadbać o każdy szczegół w tym pomieszczeniu. I ostatnim pomieszczeniem jest klasa ekonomiczna, czyli najmniejsze łóżko, najmniejsza szafka nocna, najpłytsza szafa, czyli dla pani studentki, która chciała po prostu podróżować troszeczkę bardziej ekonomicznie, więc wybrała najmniejszy z pokoi. Środkiem, jak zwykle, mamy klatkę schodową, która się łączy w całym pionie budynku. I ta pani studentka tutaj ma także fajny taras widokowy. Najniższy poziom to lobby hotelowe. Co najfajniejsze było podczas budowania tego piętra? Pamiętasz? Kanapa. Kanapa ci się najbardziej podobała, a mi się najbardziej podobała konstrukcja podłogi. Pamiętasz, jak składaliśmy tą podłogę? I mi też tutaj. Tobie też? Bardzo fajnie się to budowało. Ta. Ja składałam cały... Lobby barowe ma oczywiście księgę z zapisanymi gośćmi, jest telefon i na ściance z tyłu, co mamy? Moja mała poukładana. Klucze. Klucze do wszystkich pokojów, tak? Czyli pani wydaje tutaj klucze, przyjmuje gości. Tutaj pod schodami myślę, że jest fajny schowek właśnie na tego pana wózkowego. I na ścianie mamy obraz, który też jest połączeniem z jakimiś innymi modularami. A propos tego pana wózkowego, ponieważ bardzo prosta konstrukcja, ale jakże fantastycznie oddająca tą konstrukcję właśnie, że ten pan walizki pakuje na wózek i może tutaj porozwozić bagaże po całym hotelu. Obracamy. On to niesie, a nie wiezie. No jedzie, jest na kółeczkach. Teraz. Okej. Okay. W części tutaj, gdzie mamy palmę, jest klub. Tak, tak, klub. Gdzie można się tutaj napić drinka, myślę. Jakiś El Palma Clubo. Nie ma nazwy. Lecz jest tutaj taki prosty bar, nie wiem czy to kawiarnia czy bar, z takim fajnym wejściem, gdzie można usiąść i się po prostu napić. Palma konstrukcyjnie bardzo fajnie zrobiona z tych takich części jajeczek, lecz sama góra nie do końca mi się podoba. Ta palma wygląda trochę jak wypłosz, jestem zwolennikiem takich palm jak były dawniej w Piratach i pewnie my sobie ją troszeczkę zmodyfikujemy. Podejrzewam, że to było skonstruowane w ten sposób, żeby łączyć kolejny modular i żeby ta palma nie przestawała nam poza tutaj budynek, więc w ten sposób konstrukcja nie jest wykonana. Ściągamy dach i patrzymy, co jest pod dachem naszego baru. Jest tutaj galeria sztuki, jest pełno obrazów, jest popiersie, też nawiązanie do jakiegoś innego modularu, nie pamiętam którego. Jest oczywiście rzeźba taka nowatorska, tak? Która przypomina nam znaczek kreatora Expert, czyli mamy taki postument i nowoczesną rzeźbę na górze. I są obrazy, jest biurko dla pani, która tutaj obsługuje klientów. Na tak małej powierzchni upchnięte naprawdę pełno sztuki. Na zapleczu co mamy? Co mamy na zapleczu? Śmietnik. I w środku jest biały krosan, czyli nawiązanie do paryskiej restauracji, czyli poprzedniego modularu także. Składamy w kupę i robimy jakieś podsumowanie. Na co warto zwrócić uwagę, to na to, że ten budynek bardzo fajnie wkomponuje się w nasze całe miasto. Świetnie wygląda w narożniku, co widać na załączonym obrazku. Lecz myślę, że cena jest troszeczkę za wysoka. Ponad 1000 zł za modulara, które niedawno jeszcze kosztowały po 500-600 zł w cenie regularnej, gdzie ciężko go dostać na promocji, to troszeczkę za dużo. Myślę, że bank i tak cały czas wygrywa. Bank to jest dla mnie na tą chwilę numer jeden. Może dlatego, że go jeszcze nie mamy, ale składaliśmy go. Później bym powiedział, że plac zgromadzeń. Chociaż na równomiernie jak hotel butikowy. Naprawdę ma swój urok ten zestaw. Eldres był... Czyli ten? Nie, nie, to jest klub jazzowy. Klub jazzowy chyba był najprostszy. Fajny, cały czas fajny, ale nie miał takiego tego czegoś. Hotel butikowy jednak chyba był przyjemniejszy. Może przez tą zróżnicowaną bryłę właśnie, że on jest taki trapezowaty. Chyba najbardziej lubimy budynki narożne. Jak myślisz?
A tobie który najbardziej się podoba z tych trzech? Tak? Ten? Ten? Czy ten? No to są trzy zestawy. Plac zgromadzeń ma najwięcej pomieszczeń. Ten mi się najbardziej podoba. Ale chyba dlatego, że jest najnowszy. Co jeszcze? Najmniej się nim bawiłeś. Nie, no bo ten ma taki balkon jakby. A, bo ma balkon. Czyli ten przez ten klub, tak? Na zewnątrz. No. No ale ten też miał tutaj, zobacz, kawiarnię dla mieszkańców. Takie grillowisko ten miał. Ten ma szklarnię. Co w ogóle w klubie jazzowym to był jeden z najfajniejszych elementów. Dla mnie jest ten fajny, ma tutaj otwierane, no i tutaj. No ale czekaj, te też mają otwierane, tutaj. I też mają świetlik. I tutaj mają wyjście. Nie wiem, tylko i tutaj ma wyjście. No ale tutaj ma fajne, bo tutaj jest otwierane. A tutaj... bo ma otwierany świetlik. On to też się otwiera, wiesz o tym? No wiem, tylko że to jest otwierane i przezroczyste i to jest dla mnie fajne. My już chyba nic więcej nie mamy do dodania. Sami tak. Musicie złożyć ten zestaw i stwierdzić, czy jest fajny, czy nie jest fajny. Tak. Dawajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się odcinek. O tych wszystkich zestawach. I te wszystkie zestawy musicie złożyć i stwierdzić, czy jakiś Wam się podoba, czy nie. O, dokładnie. My się żegnamy. No to cześć.